jest impostor, super. Stop, czas na ogłoszenia parafialne. Chciałbym was poinformować, że wspieranie kanału jest już dostępne, więc jak lubisz moją twórczość i chcesz wesprzeć mój kanał, możesz to zrobić klikając ten przycisk. Dobra, wracamy do materiału. Surprise, motherfucker! Ups. Napiszę mu sorry. Ciało jest jakieś kilka metrów od komunikacji, od komsów. Wówek leży biedaczek. I był chyba obok grubasek. Ja widziałam właśnie grubaska, jak biegnie do laba. Ja też potwierdzam. Tak, ja, grubasek, Cydloj, byłam teraz przy storage'u. No dobra, tam było dużo osób, ale Chipsek, ja wiem, który to ty jesteś. Ja byłem pod tobą, tym szarym. Można by to przeskipować. Zrobimy sobie rakietkę. O kur... To jedyna... Widział. Co zgłosił przycisk? Chipsek. Witajcie, to znowu ja. Co ja tutaj robię? Nie wiem. Pan Chipsek zrobił Battenberry? Tak, dokładnie, bo dziwnie... Turet... Tak, wiem, chciałem zabić, ale Prick powie, że cię nie mogę zabić. Przestraszyłem się ciebie, ale to jest, nie jest jedyny powód. I wiem, że ciało jest w labie, bo Zuzu chyba była w laboratorium. I ktoś tam był jeszcze, ale ja nie wiem, kto był w labie. Kryhaaak, gdzie ty pobiegłeś? Ja? Teraz jestem w elektryku, no. Naprawiam światła, co? Znaczy nie, bo Kryhaaak na początku pobiegł, ale wiecie, ja z Kryhaakiem pobiegłem w sumie, ale Kryhaaak pobiegł do specimena albo gdzieś dalej. Ja tylko zrobiłem tego, jak się nazywa, teleskop i poszedłem do elektryka. No to jak ja cię nie widziałem, jak ja robiłem rakietę i pobiegłem głębiej. Głębiej? Gdzie pobiegłeś? No, na skana i cię nie minąłem. Co? Ale na początku zrobiłem rakietę. Ale dobra, to musieliśmy się minąć jakoś. To się minęliśmy, no dobra. Może zeskipujmy jeszcze. No, możemy zeskipować. Ja na superze mogę dużo zrobić. Zrobię sobie tego. Włączymy jeszcze raz światło zaraz. I będziemy zabijać. Nie będziemy zabijać. Generalnie to widziałem, był chyba ten nowy impostor Whenever, bo on był szary i nie było widać w ogóle nikogo i nic, więc... Ale to wiesz, że możesz gonić go i sprawdzić... Ale go on zwentował, No by, ja go też widziałem, jak wychodził z laba. Jak bardzo się przyda informacja o tym, że Turet prawdopodobnie z 4 sekundy ma? No trochę. Przynajmniej wtedy się zorientowałam, że nie mam tarczy, bo był moim medykiem. Bo on leciał z O2, więc moim zdaniem w O2 był trup jakiś. Nie wiem, bo sam bym sprawdził to, ale walnąłeś batona. Znaczy ja też właśnie byłem teraz przy O2 i robiłem kable. A ty nie wybiegałeś właśnie z O2, Tydloj? Bo ktoś mi tu wybiegał. Nie, ja właśnie przybiegałem z góry na kabelki i robiłem drugą część. To właśnie tam mnie dziwi. Może zróbmy to mądrzej, bo ja wiem, że Priv nie jest, bo Priv jakby legitnie z nią chodziłem teraz i jakby ona nie powinna być. Ktoś z siebie, był ktoś z kimś może? Ja tylko widziałem, że ktoś wybiegł z tego, ze strzelania. No ja wybiegałem, Kryhaaak. Na chwilę widziałem Wenka, ale już potem raczej. A gdzie wy ostatnio widziałeś Wenka? W elektryku. Czekaj, Wenku nie żyje? No tak, nie żyje. Ale moim zdaniem Chipsek... Ja mam takie pytanie, czy jak na przykład impostorem jest gigant, grubas, no. czy on jak się zmieni w Venerera, czy on się zmniejsza? Nie. Okej, czyli to nie jest... No, to? Czyli tak, czy nie? No nie. Nie. Okej, czyli Tydloj też to nie jest, więc mamy tak jakby Batmanek, Premium i Elixon. Rafatana? Okej, nie mamy podejrzeń na razie u nas. Rafatan może zobaczyć, zęby można oczyścić. Kluczyk jest dziwny, może być neutralny. Okej, zabity ktoś został. Wow! I moje uszy rip. to obliec, jakim cudem tak się wydarzyło. To musiał być chyba arsonista. Raczej tak. 4 ciała na pewno. Wiem, że Priv nie była, ale miałam podejrzenia, że Rafatalo był arsonistą, ale jednak nie, bo się wysadził, więc ktoś... Mógł to być też bomber, bo mógł być... W sumie. Huczek to nie jest na pewno. No, Kryhaaak też nie. Kryhaaak dosłownie nie był obok nikogo i wchodził do tego, do... Bo może być tak, że jak arsonista wysadził, to mógł trafić Baita, tak, ale to jest mało prawdopodobne. Ja byłem blisko, Batmanka i jeszcze jedna osoba była z nami w specimenie. Ja nie pamiętam. Ale ty też z nim biegałeś do górnej deko, to... No to musiał być... Razem, no to wychodzi, że tylko Patryk z Chipsek zostaje, no. To musiał być Chipsek, jeśli... A gdzie ciało znalazłeś, Patryk? No właśnie, w okolicach dekontaminacji, ale... w okolicach laba. To był na 100% Batmanek, bo on właśnie tam wybiegał z 2 osobami, a ja nie zdążyłem wejść do górnego deko. Zanim zaczniecie mnie wyrzucać, to zapytam się Patrixa, czy on się jakoś teleportuje, czy co, bo dopiero co był prawie że w ofisie. Transporter mnie tepnął i nagle zauważyłem ciało. A ktoś potwierdzi, że transporter tepnął? Mogło mnie teleportować z ciałem. Widziałeś mnie, że byłem w komsach. No to nie wiem, ja nie wiem, moim zdaniem... Ale dlaczego na mnie? Patrixa, bo myślę, że to jest bait. Ale... Bliet, macie mnie! Dobra. To niezły transport. No pagadi, ja wam pokażę. O, mocne słowa. Nie. Dobra, wystarczy teraz, że będziemy... że elektryka zrobię. Będę sobie siedział na elektryku. Ajaj. Chodź tu, świnko, chodź tu, chodź! O! Trudna milisekunda była do kliknięcia guzika. Ej, wiecie, że ja miałem już odgłos klikania guzika u mnie i... Ja też. Ja się nie spodziewałam, że to Kryhaaak. To się nazywa perfekcyjne pranie mózgu.